Dobry wieczór Państwu. Dzisiejszy temat jest tematem dosyć złożonym, dlatego że on dotyczy kwestii, czy i jak powinniśmy patrzeć na kwestię seksu przed ślubem. Ten temat jest kluczowy dla nas, gdyż dotyczy naszego codziennego postępowania w tak błahej sprawie, jak współżycie seksualne między małżonkami, jak i między różnymi ludźmi, którzy są związani ze sobą świętym węzłem małżeńskim albo nie. I teraz pytanie, czy to ma w ogóle jakiekolwiek znaczenie? Pytanie brzmi, co pan myśli o seksie przed ślubem? Oczywiście w tym pytaniu pan, to chodzi o Pana Jezusa Chrystusa, dlatego że jest jeden pan. Jak mówi nam pierwszy list do Koryntian, 8 rozdział, 6 wiersz. Dla nas jest jeden Bóg, Ojciec, z którego wszystko, a my w Nim. I jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko, a my przez Niego. Tak mówi pierwszy list do Koryntian, 8 rozdział. Zatem w tym pytaniu, co Pan myśli o seksie przed ślubem, musimy pamiętać, że chodzi o to, co Pan Jezus myśli o seksie przed ślubem. I tutaj na sam początek proponuję, żebyśmy zajrzeli, co Pan Jezus myśli o tym w liście do Hebrajczyków, 13 rozdział, 4 wiersz. Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane. Rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg. Tak mówi Hebrajczyków, 13 rozdział. Czyli widzimy tutaj, że małżeństwo ma być we czci u wszystkich. Jeśli małżeństwo ma być we czci u wszystkich, oznacza to, że stan małżeński różni się od stanu niemałżeńskiego. To oznacza, że jeżeli dla małżeństwa przewidziano współżycie seksualne, to to współżycie seksualne, jeżeli będzie praktykowane poza małżeństwem, jest brakiem szacunku do instytucji małżeństwa, do tego, że dwoje ludzi przed Bogiem, razem z Bogiem postanawia iść przez życie. Czyli mamy małżeństwo, niech będzie we czci u wszystkich, czyli wszyscy są związani tym poleceniem. A łoże nieskalane, tylko i wyłącznie w małżeństwie. Seks jest właściwym miejscem do tego, żeby go praktykować. Rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg. I tak właśnie uczymy się ze Słowa Bożego, że właśnie za przekraczanie tej zasady czeka sąd Boży. Więc nie można tego lekceważyć, jeżeli chce się być miłym Bogu, jeśli chce się Boga mieć jako swojego przyjaciela. Co Pan Jezus myśli o seksie przed ślubem? Tutaj proponuję, żebyśmy kolejnym punktem zajęli się myślami z Efezjan, 5 rozdział, 31 i 32 wiersz. Dlatego opuści człowiek swego ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, lecz ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. Tak, jest to przykład z małżeństwa, ale odnosi się on do Chrystusa i Kościoła. I tu jest wyraźnie powiedziane, że jest kolejność. Najpierw opuszczenie rodziców, potem złączenie małżonków. Też widać, że jest to odbicie relacji między Chrystusem a Kościołem, czyli Jego ludem, czyli wierzącymi ludźmi. W Biblii ludzie wierzący są nazywani narzeczoną, oblubienicą. I to jest narzeczona Chrystusa. Natomiast ludzie, którzy pogardzili Chrystusem,
są określeni jako wszetecznica albo nierządnica, czyli taka osoba, która nie dochowała wierności. Ten obraz pokazuje nam, że według Biblii zbawienie jest nieutracalne. Dlaczego? Dlatego, że Chrystus jest doskonałym małżonkiem i on nigdy nie porzuci swojej oblubienicy, swojej żony, gdy ją już poślubi. Czyli można być pewnym, że jeśli się uwierzyło w Pana Jezusa Chrystusa, jest się zbawionym raz na zawsze, bez możliwości utraty zbawienia. Jest to kluczowe, żeby o tym pamiętać, że fundamentem jest tutaj Chrystus, a On nigdy nie zawiedzie. To jest bardzo ważne. Tak jak niezachwiana jest wierność Chrystusa wobec Jego narzeczonej, tak samo jest niezachwiana Jego tutaj pozycja i chęć pomagania ludziom wierzącym. I to się nigdy nie zachwieje i to się nigdy nie skończy. Zatem pewność zbawienia jest oparta na Chrystusie, który jest doskonały w tym dziele. I mamy kolejny punkt, który nam pokazuje, że to rozumowanie jest właściwe z Efezjan. Jest to drugi list do Koryntian, 11 rozdział, drugi wiersz, gdzie Paweł mówi o wierzących w Chrystusa w ten sposób. Zaślubiłem was bowiem jednemu mężowi, aby przedstawić was Chrystusowi jako czystą dziewicę. Czyli widzimy tutaj, że czysta dziewica odpowiada ludziom wierzącym, a Chrystus jest porównany do jej małżonka. Czyli podstawowy związek między człowiekiem a Chrystusem wynikający z tego, że ktoś uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa i będzie zbawiony, jest tutaj porównany z małżeństwem. Jest to bardzo ważne. Dlatego nie możemy tego obrazu niebiańskiego, tego, co jest rzeczywistością, zniekształcać przez nasze codzienne postępowanie. Byłoby to ze stratą dla nas i byłoby to znieważaniem Boga. Co Pan Jezus myśli o seksie przed ślubem? Jeśli ta dziewica ma być dziewicą czystą, to oczywiste jest, że nie ma mowy o tym, aby przed ślubem z Chrystusem łączyła się z kimkolwiek innym. Jest to całkowicie niemożliwe. Chyba że nie jest wierna Chrystusowi, wtedy będzie to wszetecznica, czyli odpowiednik ludzi, którzy wzgardzili Panem Jezusem, choć o Nim usłyszeli. Czyli masz wybór. Czy chcesz być w gronie szyderców tak, jak jesteś? Jeśli jeszcze nie jesteś zbawiony, to jesteś w gronie wrogów Chrystusa. Albo uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, będziesz zbawiony i wtedy będziesz zaliczony do Jego oblubienicy. I wtedy raz na zawsze będziesz zbawiony i nigdy z tego zbawienia nie utracisz. Ślub to zawarcie małżeństwa, jeśli patrzymy na te fragmenty. Widzimy, że po ślubie jest małżeństwo. I to małżeństwo ma to do siebie, że opiera się na zasadzie, że mąż daje 100%, a nie oczekuje nic. I to jest wspaniałe, że prawdziwa relacja małżeńska jest możliwa, jeśli mąż daje 100%, a nic od żony nie oczekuje. Tak samo, jeśli chodzi o żonę. Żona daje 100%, a nic nie oczekuje od męża. Wtedy ma szansę to zadziałać. Czyli mąż daje 100%, a oczekuje od żony 0%. I tutaj przykładem jest oczywiście w tym fragmencie Chrystus. Tak jak Chrystus dał samego siebie za wierzących ludzi, nie oczekując nic w zamian, bo widzimy tutaj, że wydał samego siebie i stał się człowiekiem, aby umrzeć za grzechy wszystkich wierzących mu ludzi. Czyli jest to jednoznacznie widoczne, że Chrystus dał wszystko, co miał, nie oczekując nic w zamian. Jeśli żona kocha męża, to działa to tak, że żona daje z siebie 100%, a nie oczekuje od męża nic. Tylko wtedy małżeństwo warto brać pod uwagę, jeśli jesteście gotowi na taką zasadę, czyli dajesz
wszystko, nie chcesz w zamian nic. I tylko wtedy ma to szansę działać. Jeśli obie strony mają właściwe nastawienie, to to będzie funkcjonować. Miłość cementująca małżeństwo, musimy mieć tego świadomość, to nie jest uczucie. Miłość to nie jest uczucie. I to Bóg jest miłością. Tak uczy nas Słowo Boże. I tutaj w związku z tym mamy taki fragment z Kaznodziei, 4 rozdział, 12 wiersz. Tam mamy powiedziane, że małżeństwo to potrójny sznur. Jest to taki sznur upleciony z 3 nici, gdzie jest spleciony mąż, jest spleciona żona i jako trzeci, albo może lepiej jako pierwszy z tych 3 jest Bóg, Pan Jezus Chrystus. Wtedy sznur ma szansę na to, że tak łatwo się nie zerwie. I tutaj mamy ten fragment, który dokładnie tak brzmi. A jeśli kto przemaga jednego, to dwaj stawią mu czoła, a potrójny sznur nie rozerwie się tak łatwo. Czyli tutaj już widzimy, że to Kaznodziei 4 rozdział 12 wiersz pokazuje nam taką relację. Ludzie wierzący w imię Pana Jezusa Chrystusa są obecnie właśnie w takiej sytuacji, że czekamy na przyjście oblubieńca po nas jako narzeczoną. I teraz, gdy czekamy, gdy nasz narzeczony, czyli Pan Jezus Chrystus, przyjdzie i weźmie nas do siebie, do nieba, to zanim to się stanie, zanim to będzie miało miejsce, to czekamy tutaj na ziemi, będąc na ziemi. I jeżeli tak, to nie jesteśmy w niebie, choć Efezjan mówi, że jesteśmy osadzeni w okręgach niebiańskich, więc jesteśmy w pewnym sensie duchowo i tam naprawdę jesteśmy w okręgach niebiańskich, ale chodzi o to, że tu na ziemi pytanie jest, gdzie taka namiastka nieba się znajduje. Gdzie jest niebo na ziemi? Czy jest to w ogóle możliwe? No i właśnie jest. I to jest związane z tym naszym tematem. Bo jest to bardzo ważne, żeby wiedzieć, że jako wierzący mamy przywileje, które są oparte na Chrystusie. I mamy taki przywilej, aby mieć niebo na ziemi. I są co najmniej 2 takie przypadki. I pierwszym z tych przypadków jest, kiedy 2 lub 3 braci zgromadzonych jest do imienia Pana Jezusa. Wtedy osobiście Pan Jezus jest w centrum ich zgromadzenia. Tam, gdzie jest Pan Jezus, tam jest niebo. Tam jest zgromadzenie do imienia Pana. I zgromadzenie do imienia Pana Jezusa jest takim czasem, kiedy wierzący uczestniczą w tym, co jest właśnie takim niebem na ziemi. To jest jeden przypadek. Drugi przypadek to jest, kiedy wierzący mąż, wierzący w Pana Jezusa Chrystusa mąż, poślubia wierzącą żonę, wierzącą w Pana Jezusa Chrystusa żonę. I wraz z Bogiem, wraz z Chrystusem tworzą potrójny sznur małżeństwa, gdzie oprócz Pana Jezusa wraz z Panem Jezusem spleciony jest mąż i żona. I chrześcijańskie małżeństwo to jest niebo na ziemi. Znowu drugi przypadek, kiedy ludzie mogą uczestniczyć w tym, co jest nazywane niebem na ziemi. Małżeństwa są robione w niebie. Dokładnie tak jest, że to Bóg te małżeństwa przygotowuje. A tu na ziemi są niebem na ziemi. Oczywiście chrześcijańskie małżeństwo będące na zgromadzeniu do imienia Pana Jezusa uczestniczy w znacznie większych przywilejach i nie ma lepszego czasu i miejsca w oczekiwaniu na przyjście Pana Jezusa jak rodzina, mąż, żona, jeśli Bóg da dzieci, to dzieci, jeśli są jeszcze pod opieką rodziców, jeśli razem są na zgromadzeniu do imienia Pana Jezusa i tam czekają na przyjście Pana Jezusa. Pan Jezus Chrystus jest pośrodku, w centrum, a wokół Niego wierzący ludzie, a pośród tych wierzących ludzi rodziny, mąż, żona i ich potomstwo, jeśli takie jest.
Co Pan Jezus myśli o seksie przed ślubem? Odpowiadając też warto zwrócić uwagę na to, czym jest seks. Co to jest w ogóle seks? Na pewno seks jest dobry, bo stworzył go Bóg do używania w małżeństwie. To nie jest tak, że ludzie sobie wymyślili seks. Seks jest darem Boga dla ludzi w określonych warunkach, darem Boga dla małżeństwa. Seks jest też pewnego rodzaju obowiązkiem. Tak, nie powiem smutnym obowiązkiem, bo to nieprawda, ale jest obowiązkiem. I widać to wyraźnie, że w oczach Pana Jezusa to nie jest kwestia obojętna, jak małżonkowie z tym seksem postępują. I widać to 2 Mojżeszowa, 21 rozdział, 10 i 11 wiersz oraz pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział, od 1 do 5 wiersza. Najpierw przeczytam ten fragment z 2 Mojżeszowej, 21, 10, 11. Tutaj jest taki fragment. Nie ujmie jej ani pożywienia, ani odzieży, ani obcowania cielesnego. Jeżeli tych trzech obowiązków wobec niej nie spełni, to ona odejdzie darmo, bez wykupu. Jest to taka specyficzna sytuacja opisana w Księdze Wyjścia 21, albo inaczej 2 Mojżeszowej 21. Prawo to dotyczyło zniewolonej kobiety, która była traktowana jak żona przez jej właściciela. I jak widać, pożywienie, odzież i seks są tutaj pokazane na równi jako obowiązki tego właściciela wobec tej niewolnicy, traktowanej jako żona. Jeśli któregoś z tych obowiązków nie zapewnił jej, jako krzywdzący ją miał obowiązek ją wypuścić. Seks w małżeństwie jest taką samą potrzebą człowieka jak jedzenie i ubiór, z tego możemy się nauczyć. Oczywiście jedzenie samo w sobie jest dobre, ubranie samo w sobie jest dobre, bez ubrania byłoby nam zimno, nieprzyjemnie. Bez jedzenia byśmy byli głodni i byłoby nam nieprzyjemnie. I odbiłoby to się na zdrowiu, gdybyśmy długo nie jedli. Na zdrowiu mogłoby się w naszym klimacie odbić, gdybyśmy chodzili bez ubrania w naszym klimacie. I tak samo seks jest dobry. Ale każda z tych dobrych rzeczy może stać się złem, jeśli jest niewłaściwie używana, niezgodnie z Bożym planem. Mąż ma obowiązek, aby zarabiać pieniądze na utrzymanie swojego domu i utrzymanie swojej żony. To jest prawdziwy mężczyzna. Zarabia na żonę i jej potrzeby i dom. Inaczej mamy do czynienia z zniewieściałym mężczyzną, który jest w zasadzie potępiony przez pismo. Z kolei ten mąż ma też dbać o jej potrzeby seksualne. Seks jako obowiązek wewnątrz małżeństwa pokazuje nam, że nie ma na niego miejsca przed ślubem. Tak samo takie niezręczne byłoby, gdyby ktoś chciał kogoś karmić. Myślę, że ta osoba czułaby się upokorzona. Ja bym się czuł upokorzony, gdyby ktoś próbował mnie karmić i ubierać. Byłoby to bardzo dziwne, niszczące moją godność. Natomiast w małżeństwie, jeśli żona jest karmiona i ubierana przez męża, to jest to normalny Boży porządek. Tak samo jak gdy razem korzystają z tego przywileju, obowiązku, jakim jest seks w małżeństwie. Zatem nie ma miejsca na seks przed ślubem i nie ma miejsca na seks poza małżeństwem. 1 Koryntian 7 od 1 do 5 to jest ten drugi fragment. Dobrze jest, jeżeli mężczyzna nie dotyka kobiety, jednak ze względu na niebezpieczeństwo przeteczeństwa niechaj każdy ma swoją żonę i każda niechaj ma własnego męża. Mąż niechaj oddaje żonie, co jej się należy,
Podobnie i żona mężowi. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Nie strońcie od współżycia z sobą, chyba za wspólną zgodą, do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie, a potem znowu podejmujcie współżycie. I tutaj widzimy wyraźnie, że seks jest obowiązkiem i nie można go lekceważyć. Ale jest to obowiązek wewnątrz małżeństwa. Poza małżeństwem jest zasada nie dotykaj. Dobrze, jeśli mężczyzna nie dotyka kobiety. Nie dotykaj, nie twoja. I dopiero kiedy jest małżeństwo, jest miejsce na ten dotyk. I tutaj wyraźnie jest powiedziane, że mąż ma oddawać żonie, co jej się należy, a żona mężowi, że żona nie rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Czyli ta zasada, że mąż daje 100% wszystkiego, włącznie ze swoim ciałem, a oczekuje zero. I podobnie żona daje 100% z siebie, w tym również ciało, a oczekuje od męża 0%. Więc tutaj nie ma podstawy na kłótnie małżeńskie, nie ma podstawy do kłótni małżeńskich, bo jeżeli faktycznie dajesz 100% i oczekujesz 0, to o co się kłócisz? I nie strońcie od współżycia z sobą. Zwróćmy uwagę, jakie tu są obwarowania. To jest obowiązek bardzo mocno przedstawiony. Nie jest to oczywiście żadne niewolnicze prawo narzucone przez Pismo Święte. Tutaj jest raczej pokazana generalna reguła, jak to ma funkcjonować, żeby nie było z tego powodu krzywdy dla innej osoby. I nie strońcie od współżycia z sobą, chyba za wspólną zgodą, czyli oboje małżonków musi się zgodzić na to. Nie, że nagle jeden ma objawienie, a będę się modlił. A ty sobie, żono, cierp. Albo mężu, cierp sobie beze mnie. Ja będę teraz święta, będę się modliła. I ty musisz poczekać. Nieprawda. Bóg tutaj odstąpił od swojego prawa. Powiedział, że ta modlitwa może być barierą we współżyciu seksualnym między małżonkami, tylko za obopólną zgodą, czyli mąż i żona muszą się zgodzić. Teraz będziemy się modlić, więc nie będziemy ze sobą współżyć. Ale jeżeli choć jeden z nich ma potrzebę, żeby współżyć seksualnie, to modlitwa ma poczekać. Bardzo ciekawy tutaj punkt, że chyba za wspólną zgodą i znowu, nie ciągle, do pewnego czasu, czyli sam Bóg doskonale rozumie i wie, że to nie może być tak, że ta modlitwa jest nad współżyciem seksualnym w małżeństwie. I nie jest tak, że ta modlitwa ma trwać długo, tylko do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie, a potem znowu podejmujcie współżycie. Tak mówi Słowo Boże, wymagając od małżonków, aby dbali o siebie w tym zakresie. Czyli w Starym Testamencie było wręcz widać, że to jest tak jakby wydłubanie komuś oka lub wybicie zęba. To nie jest drastyczny przykład. Tam było wyraźnie pokazane, że jeśli właściciel pobił niewolnika tak mocno, że mu wybił zęba albo wydłubał oko, to miał go wypuścić w zamian za tego zęba na wolność, albo miał go wypuścić w zamian za to oko na wolność. I to jest trzeci przypadek, że kiedy ktoś ma jako niewolnicę i do tego traktuje ją jako żonę, kobietę, której nie zapewnia wyżywienia,
odzieży lub seksu, to ma ją wypuścić na wolność, bez wykupu. Podobnie jak tego niewolnika, któremu wydubałby oko, albo temu, któremu by wydubał ząb. Więc pozbawienie seksu małżonka jest takim samym ciężarem dla osoby, która jest tego przywileju w małżeństwie pozbawiona, jak wybicie mu zęba i wydubanie oka. Jest to zrównane. I przed ślubem nie masz takiego obowiązku, żeby współżyć seksualnie z drugą osobą. I skoro jest to obowiązek, a my ludzie do obowiązków się nie palimy zazwyczaj, to dziwna jest ta moda na seks poza małżeństwem. Bo jest to zwyczajnie nierozważne. Inne obowiązki nas jakoś nie ciągną. Ile jest różnych inicjatyw związanych z uprawianiem seksu poza małżeństwem. Jakoś nie spotkałem wielkich ruchów ze sprzątaniem liści w parkach albo innych obowiązków, realizacja. Rzadko się zdarza, żeby to było aż tak popularne. Natomiast na temat seksu ludzie jakoś dziwacznie reagują na ten obowiązek, który jest obowiązkiem wewnątrz małżeństwa, a poza małżeństwem jest grzechem. Co Pan Jezus myśli o seksie przed ślubem? Jeszcze tutaj mamy takie miejsce z 5 Mojżeszowej 22, od 20 do 21 wiersze, czyli 5 Mojżeszowa 22 rozdział, wiersze 20-21 oraz wiersze 23-24. Ten fragment pokazuje, że Pan Jezus przewidział za seks przed ślubem karę śmierci. Co prawda dla Izraela, ale skoro Pan Jezus tutaj jest prawodawcą, to pokazuje, jakie on miał myśli o tym. I to była kara śmierci dla tych, którzy seks przed ślubem praktykują. Kara śmierci za to wzięła się stąd, że Pan Jezus nie myśli dobrze o seksie przed ślubem. I tutaj ja przeczytam te wiersze od 20. Jeśli oskarżenie będzie słuszne, a nie znajdą się dowody dziewictwa tej dziewczyny, wtedy wyprowadzą tę dziewczynę do drzwi domu jej ojca i mężczyźni tego miasta ukamienują ją na śmierć, gdyż popełniła haniebny czyn w Izraelu, uprawiając nierząd w domu swego ojca. Tak usuniesz zło spośród siebie. I tutaj widzimy wyraźnie sytuację, gdzie małżeństwo zostało zawarte. I okazało się po małżeństwie, że ta dziewczyna nie była dziewicą. Że ta dziewczyna okazała się nieczysta. I obrażony małżonek miał prawo, a nawet obowiązek, zgłosić władzom religijnym, że ta kobieta go oszukała. I jeżeli potwierdzono te jego słowa, w wyniku postępowania nie znaleziono dowodów dziewictwa tej kobiety, to ta kobieta miała być ukamienowana. Miała być wykonana na niej kara śmierci. Więc jest to bardzo poważna sprawa. Jest to poważne i karane śmiercią w tamtym czasie było. Wyprowadzą tę dziewczynę do drzwi domu jej ojca, i mężczyźni tego miasta ukamienują ją na śmierć, gdyż popełniła haniebny czyn w Izraelu, uprawiając nierząd w domu swego ojca. Czyli to nie jest błaha sprawa, seks przed ślubem. To jest rzecz, która się nie podoba Panu Jezusowi. A jeśli chcesz
mieć społeczność z Chrystusem jako osoba, która zna Go jako swojego Zbawiciela, to dobrze wiedzieć o tym, że to jest dla Niego zło i lepiej nie uczestniczyć w czymś takim. Dalej od 23 wiersza. Jeśli dziewczynę, która jest dziewicą, zaślubioną mężowi, napotka jakiś mężczyzna w mieście i będzie z nią obcował, wtedy wyprowadzisz oboje do bramy miasta i ukamienujecie ich na śmierć. Dziewczynę za to, że będąc w mieście nie krzyczała, a mężczyznę za to, że zhańbił żonę swego bliźniego. Tak usuniesz zło spośród siebie. Więc widzimy, jeśli dziewczyna jest zaślubiona innemu mężczyźnie i jest jeszcze przed ślubem, albo jest już po ślubie i on tą dziewczynę zniewala i doprowadza do współżycia seksualnego, to jeżeli ona krzyczy, ktoś przyjdzie jej na pomoc. Ale jeśli ona nie krzyczy, to wtedy oboje są winni. Jest to traktowane tak, że oboje brali udział w tym akcie seksualnym przed ślubem. Czyli jak widzimy, co Pan Jezus myśli o seksie przed ślubem? Myśli, że to jest grzech, że to jest rzecz niegodziwa, haniebna. Pierwszy list do Koryntian 7:1 pokazuje odpowiedzialność mężczyzny, dlatego że do seksu trzeba dwóch, mężczyzny i kobiety. Więc jest położona szczególna odpowiedzialność na mężczyźnie i kobieta jest słabsza fizycznie najczęściej i jeżeli mężczyzna kontroluje sytuację, to jego odpowiedzialnością jest to, żeby nie doszło do naruszenia Słowa Bożego. I pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział, 1 wiersz. Dobrze jest, jeżeli mężczyzna nie dotyka kobiety. Przed chwilą to już czytaliśmy. To jest prosta zasada. Co nie twoje, to nie rusz. Jeżeli nie jest twoje, to nie dotykaj. Pan Jezus zasadę tę przedstawił jeszcze mocniej w Mateusza 5:28. Tam nie tylko jest mowa nie dotykaj, ale jest powiedziane nie dotykaj wzrokiem. Tak właśnie jest napisane w Ewangelii Mateusza 5:27, 28, 29. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie będziesz cudzołożył, lecz ja wam mówię, każdy, kto patrzy na kobietę, aby jej pożądać, już popełnił z nią cudzołóstwo w swoim sercu. Jeśli więc twoje prawe oko jest ci powodem upadku, wyłup je i odrzuć od siebie. Pożyteczniej bowiem jest dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało było wrzucone do ognia piekielnego. Tak, jest dokładnie tak, że jeśli patrzysz na kobietę, aby jej pożądać, to już doprowadziłeś do seksu przed małżeństwem. I jest to rzecz, która tutaj jest przedstawiona tak, żebyś jej na tyle unikał, że byłbyś gotów, no, błagać Boga, żeby ci zabrał wzrok, abyś nie szedł do piekła. Albo, moim zdaniem, łatwiejsza rzecz, poprosić Pana Jezusa o zbawienie. On wtedy da ci Ducha Świętego. Duch Święty doprowadzi do tego, że twoja dusza i duch będą wpływać na ciało, bo Duch Święty będzie mieszkał w tobie. I ten Duch Święty spowoduje, że twoje ciało nie będzie zainteresowane dotykaniem kobiet wzrokiem i dotykaniem nie swoich kobiet rękami.
I stąd widać prostą odpowiedź. Jeśli przed ślubem nie mają osoby niebędące małżonkami się dotykać, ani nie mają się sobie przyglądać, aby oceniać urodę, budowę ich ciał, to tym bardziej w sprzeczności z myślami Pana Jezusa jest to, aby ci ludzie, nie będąc małżeństwem, praktykowali seks przed ślubem. Seks jest dobry, ale w małżeństwie. W małżeństwie jest zasada maksimum seksu, ale w małżeństwie. Poza małżeństwem seks jest plugawym, niegodnym czynem, który Biblia nazywa grzechem. Jest to rzecz, która się Bogu nie podoba. Co Pan myśli o seksie przed ślubem? Pan myśli o seksie przed ślubem, że jest to rzecz obrzydliwa. Niech Bóg Wam błogosławi. Jeśli macie jakiekolwiek pytania lub chcecie otrzymać bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, możecie do mnie napisać. Czytaj Biblię, Słowo Boże, skrytka pocztowa 31 63 500 Ostrzeszów. Możecie też zadzwonić lub wysłać SMS-a. Mój numer to 791 214 963. Niech Bóg Wam błogosławi.